No, zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry. Czy pani na farmę lawendy? Zapraszamy. Dzień czwarty. Dziś miał odbyć się trekking na szczyt Royce Peak. Od rana jednak były przelotne opady i do końca zastanawialiśmy się, czy wyruszyć w drogę. Wycieczka na Royce Peak to 16-kilometrowy szlak, który pokonuje się w 5-6 godzin. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na jezioro Wanaka, mniej więcej taki jak ten. Ostatecznie, z powodu bardzo niestabilnej pogody, zdecydowaliśmy się jednak odpuścić tę wycieczkę. W zamian za to udamy się do równie pięknie położonej winnicy Ripon. Zobaczymy najpopularniejsze drzewo w Nowej Zelandii. Pójdziemy na farmę lawendy i obczajmy jezioro Hawea. Wchodzimy do kolejnej winniczki przetestować winko. To już nasza druga tutaj. Żeby tutaj się dostać, trzeba zrobić rezerwację. A testowanie samych winek jest za darmo. Także za chwilę będziemy testować. Już grupa gotowa. Wszyscy chętni zwarci, żeby przetestować winko. Jak twój Pinot Noir? Czekaj, zakręcę. Zakręć. Znawcy tam kręcą, to ja też kręcę. Znawcy kręcą, też kręcę, no. Dobry, nie? Dobry. Jesteśmy już po degustacji, a teraz idziemy sobie wyrobić fajne foteczki, bo winnica jest położona w przepięknym miejscu. No, zaraz zobaczycie. Idziemy teraz obczaić jedno ze znanych drzew w Nowej Zelandii. Jest znane dlatego, że jest zanurzone w wodzie, tak. I jest określane hashtagiem That Wanaka Tree. Więc no, obczajmy to drzewo i pokażemy wam za chwilkę. Tak. Tak jak mówiłem, drzewo jest określane hashtagiem. Taka jest nazwa na Google, taka jest nazwa wszędzie. W oddali je już tam widać i podejdziemy bliżej i zobaczymy, jak wygląda z bliska. No, zapraszamy, zapraszamy. Dzień dobry. Czy pani na farmę lawendy? Tak. Zapraszamy. Tutaj, tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Bilet wstępu na farmę lawendy to 10 dolarów, ale myślę, że warto. Właśnie znajdujemy się na farmie lawendy w Wanace i będziemy testować ich przepyszne, mam nadzieję, lody. Tylko niestety o tej porze roku już nie mają takich pięknych, fioletowych lodów tylko z lawendy. Więc będziemy mieć tylko czekoladowe z domieszką lawendy i z miodem manuka. Z domieszką lawendy. Też z lawendą. Tak. Przetestujmy je. Jak? Bardzo dobre. Z tą manuką. Właśnie tu jest ten miód manuka i lawenda. Fajne, fajne. No, to teraz może przejdźmy do testowania czekoladowych. Bardziej zmrożone. Czemu?
Też fajne. Czy czujesz lawendę? Bardzo słabo czuję tą lawendę, także musi być niewiele jej dodanego. Co teraz testujesz? Teraz testuję balsamy ust lawendowy. Masz go? Super. Teraz pooglądamy sobie lawendowe mydełka. Nakłada lawendowy krem na noc. Oczywiście, pokaż Państwu. Bo oczywiście tutaj większość produktów możemy przetestować i sprawdzić na własnej skórze. No, tutaj nakładamy. Nałóż jeszcze raz. Pięknie. Nawilżający. Mhm. I oczywiście pachnie lawendą, co? Tak, lawendowo. Co tam? To jest niesamowite. Przeczytam, jaki ten krem ma skład. No. Olejek z lawendy, migdał, awokado, jakieś rose hip oils, to nie wiem, może coś z róży, miód, aloes, gliceryna. No i będę nawilżona, bez zmarszczy i takie tam... Super. No i nie będę się starzeć generalnie. Fajnie. A teraz będziemy testować miody. Zaczniemy od słynnej manuki. Widzisz kolor? Widzę kolor, ale czy widzowie widzą kolor? No. Powiedzmy. Jedziemy z drugim miodem. Lawendowy. Jak? Dobra? Ciekawy. Ciekawy. Teraz mi daj. No, ciekawy ten lawendowy miodek. Lepszy niż manuka, czy nie? Moim zdaniem manuka lepszy. Tam masz. Otóż, proszę Państwa, zakupiłem herbatę lawendową i lawendowe ciasteczko, które za chwilę będę kosztował, ale muszę poczekać, aż się moja herbatka zaparzy. No tak. Proszę bardzo, spojrzeć, jak wygląda napar. Jest lawenda. Ja bo nie chcę złapać ostrości. Okej. Dobra, przestało padać, to ruszamy na szybką wycieczkę wokół tutejszych terenów. Spójrzmy na mapę, jak wygląda tutaj farma. Tak, oprócz lawendy mamy tutaj również różne rodzaje zwierząt hodowlanych. Są kury, osiołki, koniki, krów, to jest świnka, kózki, owieczki, alpaki. To nie wiem, co jest w sumie. To jest jakiś Bigson. A to? Kruska zobaczymy. Też? No, możliwe. Zobaczymy. Kurczaczki. Mają też tu jakieś pszczółki. I dużo, 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 dużo lawendy. Dobra. Jak widać, jesteśmy tutaj. Tu przed nami widać. Już tak trochę słabiej. Bo widać, już jesteśmy troszeczkę za późno. Już się kończy sezon na lawendę. Więc już tutaj nie jest tak fioletowo. Ale po drugiej stronie jeszcze trochę jest fioletowych elementów, więc za chwilę tam pójdziemy. Hello. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Chodźmy obczaić, jak mają zwierzątka na farmie. Siemka koń. Elo. No hej, no hej. Co tam? Po naszej stronie jest lepsza trawa niż po twojej?
Na farmie mamy też kury, owce i jedną z czarnym pyskiem. Siema. Jo. Co tam żujesz? Pewnie trawsko. No dobra, idziemy dalej, papa. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. How we messed up, drifting away from each other, didn't wanna let you go. Na koniec dnia pójdziemy na obczajkę jeziora Kowala, gdzie w pobliżu mieściła się nasza noclegownia Lejka Kowala Postel. A już w kolejnym odcinku... Co tutaj masz? Ja nie wiem, czy widzą Państwo podobieństwo między tym... A tym? No. Owszem, ja widzę duże podobieństwo. Myślę, że ta moja koszulka była inspirowana tutejszą naturą. Możliwe.